września. Gościnie w Radio Września 93,7. Zapraszam, Karol Krzeszowiec. Zaczynamy gościniec Radia Września. Dzisiaj o zawodach, które odbędą się w najbliższą sobotę w Barczyźnie. To będą 9 regionalne oraz 10 towarzyskie zawody konne w skokach przez przeszkody. A naszym gościem jest dziś instruktor jazdy konnej, pani Natalia Wleklińska. Dzień dobry. Dzień dobry państwo. Pani Natalio, 9 regionalne i 10 towarzyskie zawody konne. Jaka jest różnica pomiędzy tymi zawodami regionalnymi i towarzyskimi? W towarzyskich zawodach mogą uczestniczyć zjeźdźcy, którzy nie są zrzeszeni w klubie jeździeckim. Natomiast szczebel regionalny już obowiązuje do tego, żeby uczestnicy byli zapisani w klubie jeździeckim. Czyli to jest taki też poziom wtajemniczenia. Zaczynamy dopiero i wtedy towarzyskie. Kiedy już jesteśmy bardziej pro? Tak, dokładnie. Wtedy możemy już przejść na wyższy szczebel. Dobrze. A jakie konkurencje będą podczas najbliższej soboty? Wszanka naszego parkuru jeźdźcy będą uczestniczyć w 10 konkursach. Zaczynamy zawodami klasy mini LL, czyli wysokość przeszkód będzie tam do 50 cm. Mówimy o tych zawodach, że są to debiuty, czyli to będą jeźdźcy i konie, którzy zaczynają dopiero swoją karierę, że tak powiem, w skokach. I to są mogą być to ich pierwsze zawody jeździeckie. Natomiast później mamy klasę LL, gdzie wysokość przeszkód jest do 80 cm. Oba te konkursy, które już wymieniłam, to są na dokładność. Czyli liczy się jak najlepszy przejazd, tak? 0 punktów karnych, żeby jeździec uzyskał i tak to było. Czy trzeba każdą przeszkodę, że tak powiem, z konkretnej strony do niej podejść? Tak, dokładnie, tak. Kolejność wykonywania poszczególnych konkursów. Tak, dokładnie. Przy każdej przeszkodzie na parkurze są ustawione liczby, gdzie jeździec musi po kolei każdą przeszkodę przejechać. Z takich tutaj, tak powiem, strony technicznej, no to wiadomo, że są chorągiewki ustawione na przeszkodach. Najważniejsze jest to, żeby jeździć z nią każdą białą chorągiewkę zawsze po prawej stronie, czyli na prawą rękę, tak? Mhm. Kto pojawia się podczas takich zawodów? To są zawody regionalne. Tak, czyli przyjadą jeźdźcy z całej Wielkopolski do nas. I tutaj też jeszcze stajnie, jeśli mówimy o zawodach towarzyskich. Nie mówimy jeszcze o liczbie uczestników, dlatego że wciąż są otwarte. Listy są otwarte, zamykamy dopiero 27 czerwca. Więc jeżeli słucha nas w tej chwili ktoś, kto chciałby wziąć udział w takich zawodach, to jak najbardziej. I polecamy serdecznie. W internecie bez żadnego problemu można znaleźć plakat. Zresztą plakat jest dostępny także na naszej stronie internetowej. Zacznijmy jednak teraz o samych koniach. W jakim wieku powinno zacząć się trening, jeśli myślimy na poważnie o tym, żeby być zawodnikiem profesjonalnym i z tego się utrzymywać? Oj, profesjonalnym? No to myślę, że jak najszybciej, tak? Dzieci już zaczynają jeździć w wieku 3 lat. To już jest taki pierwszy kontakt z... Ale to też na takim, że tak powiem, pełnych wymiarów zwierzęciu, czy na kucach? Tak, dzieci na początku zaczynają na kucach, jak wiadomo. Musi być to dostosowane do ich wzrostu. Więc początkowo są to oprowadzanki, czyli tak zwane po prostu sobie dzieci siedzą na koniach i są oprowadzane przez instruktora. I to tak początkowo wygląda. Musimy wziąć pod uwagę, że dziecko musi być, tak powiem, emocjonalnie przygotowane do tego, żeby zacząć jeździć w pełnowymiarowym, tak powiem, formacie. I na początku to może być okres 4-5 lat, gdzie dziecko już wykonuje polecenia instruktora, tak? Bo to nie tylko chodzi o to, żeby dziecko siedziało na koniu, tylko nim kierowało, przygotowało konia do jazdy i generalnie słuchało poleceń i ćwiczeń instruktora. A jeśli chodzi o same zwierzęta, same konie, z opowieści mojej babci pamiętam, że konie bardzo inteligentne, doskonała pamięć. Ja czuję przed końmi respekt, nawet trochę więcej niż respekt. No tak, no mówmy się, że jednak konie są dużymi zwierzętami, waga może być 500-600 kg, no to no, oczywiście no, 3 razy 5 większa. Zaczynamy też z koniem pracować mniej więcej od 2,5 roku życia. To jest takie przygotowanie, czyli zakładamy powiedzmy siodło, lążujemy konia, czyli koniec powiedzmy chodzi po kole na linie, przygotowujemy mu, zakładamy mu uzdę, tak, żeby już był obeznany i zaczynamy pracę, tak samo jak ze wszystkim. Dobrze, sam sport, sama jazda konna nie jest może jakimś ekskluzywnym w tej chwili zajęciem, ale nie należy też do takich najtańszych, prawda, nie umniejszając tutaj niczemu i nikomu. No zdecydowanie tak, no mówmy się, że jednak utrzymanie tego konia, całej infrastruktury stadniny, no to też są koszty, no i to też musimy podzielić, tak? Wiadomo, praca instruktorów, treningi, no to wszystko wiąże się, wiadomo, że... Duża inwestycja, tak, więc dokładnie. To też nie może kosztować przysłowiowe 5 zł. No niestety. A gdyby ktoś chciał mieć konia na własność? Mhm.
No to wie pan, to tak, przedział cenowy jest różny. Możemy, nie możemy mówić tutaj o jakimś przedziale cenowym. Wiadomo, no wszystko zależy od tego, do czego, tak powiem, przysłowiowo potrzebujemy tego konia. Czy ten koń będzie chodził w zaprzęgu, czy będzie chodził pod siodłem, czy mamy zamiar uczestniczyć w zawodach konnych. Wszystko zależy od tego, w jakiej jest rodowód tego konia. Wiadomo, na początku najważniejsze jest to, że jeśli chcemy zakupić konia, musimy wziąć osobę, która jest, że tak powiem, bardziej obeznana w temacie i oczywiście jest tutaj nieodłącznym elementem weterynarz, który potwierdzi stan zdrowotny naszego przyszłego konia. To zapraszamy wszystkich, jeśli myślicie na poważnie, warto zacząć wcześnie, a dobrym pomysłem, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jest wizyta w najbliższą sobotę w Barczyźnie na 9 regionalnych i 10 towarzyskich zawodach konnych w skokach przez przeszkody. Serdecznie zapraszamy. Warto zacząć od tego. Super. Naszym gościem była instruktor jazdy konnej Natalia Wleklińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.